sposób całkowity zaabsorbował mnie. Stachurowie zamieszkali w Łazieńcu, dzielnicy Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie Jadwiga Stachurowa miała po rodzicach mały domek i kawałek pola. Edward trafił do 4. klasy szkoły podstawowej w Aleksandrowie Kujawskim, a po ukończeniu szkoły poszedł do liceum ogólnokształcącego w Ciechocinku. Sted napisał swój pierwszy wiersz. To było 11 listopada. Przypuszczalnie 54 lub 55 roku. Wówczas sądził, że będzie fizykiem nuklearnym. Po licznych perturbacjach w liceum ciechocińskim, maturę zdawał w Gdańsku. Ściągnąłem go do Torunia, gdzie studiowałem polonistykę. I wtedy miał miejsce nasz debiut w pisemku Helikon. Los nas potraktował do Warszawy. Tam byliśmy współredaktorami widzeń i orientacji poetyckiej hybrydy, którą zresztą ja wymyśliłem. W rok po maturze i po nieudanym starcie na studia plastyczne do Gdańska Stachura rozpoczął studia na filologii francuskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przyjacielowi Mieczysławowi Czychowskiemu przyznaje się do ówczesnej biedy. Inaczej wyobrażałem sobie swoje studia. Nie mam akademika ani stypendium, w dodatku jestem bardzo chory, mam gorączkę i częste krwotoki z nosa. Mietek, jestem prawie w beznadziejnej sytuacji. Mieszkam gdzie się da, raz tu, raz tam, trafiając najczęściej na dworzec. Święty krzyż na drodze, święty kij przy nodze, święte krople wody. Święty kamień w polu, przysiądź na nim, Panie, święty płomyk rosy, święte wędrowanie. Święty chleb, chleba łamanie, święta sól, solą witanie, święta cisza, święty śpiew, znojny łobą prawych serc. Zdłuby oczu zapatrzony i ciepłowiek zadziwiony, święty ruch i drobne stopy, święta, święta, święta ziemia, co nas nosi. Byłem wtedy, pod koniec lat 50. bardzo dobrych układach towarzyskich z profesorem Maciejem Żurowskim. I gdy doszło do przenosin Stachury z Lublina, z Kulu na Uniwersytet Warszawski, mogłem Stachurę profesorowi zarekomendować i przekonać profesora o tym, że mamy tutaj do czynienia z kimś wybitnym i godnym wszelkiej pomocy. I to nie były łatwe sprawy, chodziło o zupełnie podstawowe rzeczy, o wyrobienie dokumentów, o przyjęcie bez dokumentów na Uniwersytet Warszawski, bez dokumentów uniwersyteckich z Kulu. Chodziło o meldunek, o w ogóle prawo studiowania na uniwersytecie bez tak zasadniczych dokumentów. Profesor Maciej Żurowski naprawdę odegrał bodaj w sensie takim ludzkim najważniejszą rolę z wszystkich, którzy zwłaszcza w tym wczesnym okresie zajmowali się Stachurą. Po zbiorze opowiadań Falując na wietrze, Stachura jak gdyby mniej potrzebował mojej pomocy. Pisałem o obydwu powieściach, załatwiałem Stachurze różne rzeczy, przyczyniłem się do dwukrotnego przyznania mu nagrody Stanisława Piętaka. Studia na Kulu przerwał w roku 1959, przenosząc się do Warszawy. W 1962 roku ukazał się pierwszy tom opowiadań Stachury pod tytułem Jeden dzień, a niecały rok później poemat Dużo ognia. 25-letni autor zbiera pochwały od najwyższych autorytetów literackich Jarosława Iwaszkiewicza i Wilhelma Macha. Wiosną 1962 roku Stachura ożenił się ze studentką polonistyki Zytą Anną Bartkowską,
używającą później pseudonimu pisarskiego Zyta Oryszyn. Właśnie do tego pokoju przeszło 20 lat temu, późną wiosną, wkroczył młody chłopak z kilkoma kartkami w ręku i usiadł na tym krześle, maskując naderwaną podeszwę na prawym buzie. Był w nastroju zaczepno-odpornym. Pewno pan przyniósł jakieś wiersze, zapytałem go. Nie było to specjalnie dociekliwe pytanie, bo w innym celu młodzi poeci nie przychodzą tutaj. Mam tak, mam owszem, podpowiedział, ale nie wiem, czy pan to wydrukuje. Niech pan pokaże, przeczytam. Dał mi wiersz, przeczytałem pierwszą kartkę i zrozumiałem, że jest to ta chwila, na którą redaktor działu poezji czeka nieraz przez parę lat, że przyszedł prawdziwy, wielki talent. Pierwszą kartkę, pierwszy wiersz Stachury przeczytałem, był jego piękny liryk. Byłabyś, gdyby tak było, ale ty jesteś z emali i sadza wokół. I ten lot poezji, ta energia, ta skuteczność, to co nazywamy jeszcze lepiej słowem organiczność, aż biła z tego wiersza. Ja mówię, to bardzo dobre, niech pan da, wydrukujemy to. On myślał, że ja żartuję z niego. Wszystko, co mam do powiedzenia, jest tam, w wierszach i opowiadaniach. Stachura wiele podróżuje po kraju. Zaczyna prowadzić tak zwane zeszyty podróżne, w których zapisuje wszystko, co może stać się potem tworzywem dla wiersza lub opowiadania. Są tam notatki typowe dla każdego prozaika, dialogi, scenki, napisy przydrożne, a również inne, jak kwoty i nazwiska dłużników i wierzycieli, czy menu barów z różnych miejscowości. Kiedy wybieraliśmy się w podróż po Polsce, braliśmy z sobą pół bochenka chleba, jakieś piwo i jechaliśmy do przyjaciół, do Janka Potyczka, do Zielonej Góry, do Wojtka Roszewskiego, do Torunia, do Janka Czopika Leżachowskiego, do Wrocławia. No, mieliśmy ich prawie wszędzie. Znaczy Stachurę miał wszędzie, a ja taki byłem jego przybocznym. W całej jaskrawości występuje jako Witek, to znaczy jako jego drugie ja, jako naiwny przedstawiciel jego myśli, jego systemu, jego podejścia do świata, a on był właściwie takim jakby kubą rozpruwaczem, który rozpruwał i drążył świat i nie zgadzał się albo zgadzał z nim. Pisał mi w liście, że idzie w twórczości cała jaskrawość, jest to rzecz o nas, wyrąbałem 160 stron, mówi, będzie potęga. Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło. Czas dla mnie w miejscu przystanął. Taki jest chłopcy, takie jest piekło. Na odgłos kroków po schodach serce wciąż skacze do gardła, że może jednak to ona, ona to piękna, moja zagłada. Ach, kiedy znowu ruszą dla mnie dni, noce i dni i pory roku, krążyć zaczną znów jak obieg krwi. Lato, jesień, zima, wiosna, do Boliwii droga prosta. Wiosna, lato, jesień, zima, nic mi się nie przypomina. Był u nas taki nauczyciel, nazywał się pan Czopik i przyszedł do mnie z kolegą, mówi, czy ja potrzebuję robotnika do pracy. Byłem wówczas, pracowałem jako leśniczy. No pracy w lesie zawsze mnie brakowało i było moc dużo i pracowników zawsze było nam potrzeba. Mówię, bardzo chętnie, bo mówi, mam takiego kolegę, który chce pracować w lesie. Młody, zdrowy, silny. No mówię, takich nam potrzeba do pracy.
No i przedstawił mi tego pana Stachurę. Gałęzie i sęki ścinać przy samej szyjce, bo potem przy korowaniu wszystko wyjdzie na wierzch. Większe gałęzie i papierówkę oczyścić, ładnie układać w stosy. Tak jest. Mniejsze gałęzie i cały ten drobiazg spalić. A jak przyjdzie do zdawania drewna, to żeby mi tu czysto i ładnie było na działce. Tak jest. Tu go właśnie, jak się zgłosił do pracy, to go zakwaterowałem. Przywiozłem mu tutaj pościel, kocet, jakie przysługiwały wówczas dla robotnika sprowadzonego. No i tu mieszkał. Kierezadzie postacią tą do życia na tak jest olbryski. Ja jestem tą postacią melancholijną, tą do życia na nie. Ja sam rzeczywiście mam dużo z tego, to znaczy mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, do autodestrukcji, jak w przypadku Stachury, ale rzeczywiście jest wiele rzeczy takich, które by kwalifikowały się do tego, żeby jego cechy charakteru porównać z moimi, czy moje cechy charakteru z jego cechami. Kim ty tu gadał, jak ja tu szedł? Bo ja tu nie widzę, żeby kto był. Z Bogiem, panie Peresada. Ale nie mogłem się dogadać. Obiecywał stale, że przyjedzie jeszcze do Grochowic. Był z tego czasu, ale krótko był. I później znów odjechał i więcej już nie przyjechał. Obiecywał, że przyjedzie. Nie przyjechał. Spotkałem niedawno chłopaka w pociągu. Bardzo mi się podobał. No? To znaczy nie tyle z wyglądu, ale z tego, co mówił. No. Zdarzyło mi się, że poczułem się na zewnątrz wszystkiego, jakby poza elipsą galaktyki. I stamtąd, spoza, ujrzałem jak na tacy całą jaskrawość. Całą jaskrawość, mówisz? Boże, gdyby on w momencie takiego rozjaśnienia prawdziwego zrozumiał naprawdę, zrozumiał tymi oczami tego bohatera, którego ja grałem w Siekieryzadzie, że nie należy iść na tory, to on tą lewą ręką, bo prawej już nie miał, w każdym razie prawą nie mógł pisać, tą lewą ręką by napisał najprostsze i najbardziej oczywiste rzeczy, tak jak Iwaszkiewicz pod koniec swojego życia. Byłby prosty i wtedy mógłby być tłumaczony na wszystkie języki świata. A tak ta jego proza i poezja, która pozostała, jest zbyt odkrywczo leśmianowska, żeby być dobrze tłumaczona na inne języki. Ale to jest wielka proza i wielka poezja. O! Będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na czosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień. I jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna.
marcu 1969 roku Stachura wyjechał na roczne stypendium rządu meksykańskiego do Meksyku. Studiował literaturę i język hiszpański, wiele tłumacząc i drukując w pismach literackich. Między innymi przekłady wierszy własnych oraz utworów polskich przyjaciół poetów. Odkrył utwory Borgesa, Cortazara i Marqueza, z których wiele przetłumaczył potem na język polski. Po powrocie do kraju znów wiele podróżuje. Podczas pracy nad scenariuszem filmowym Siekierezady Stachura przyjechał do reżysera Witolda Leszczyńskiego na plan realizowanej wówczas rewizji osobistej i wystąpił w kilkudziesięciosekundowym epizodzie ze Zbigniewem Maklakiewiczem. Tak jest. A czy przywożą państwo wywiezione pieniądze? Tak. Dokumentacja filmowa dotycząca osoby Edwarda Stachury prawie nie istnieje. Tym cenniejszym materiałem jest sekwencja utrwalona przez dokumentalistę Ryszarda Wójcika podczas kręcenia przezeń reportażu o cygańskiej poetce Papuszy. Było to w 1973 roku. Stachura przyjechał z żoną Zytą. Wójcik zarejestrował wówczas amatorską kamerą ósemką scenę, w której Papusza wróży z ręki poety, a następnie wpisuje się do jednego z jego zeszytów podróżnych. Wiadomo, że istnieją jeszcze inne archiwalia filmowe, jednak nie zostały dotąd udostępnione. Stachura boleśnie przeżył rozstanie z żoną, zakończone rozwodem jesienią 72 roku. W Brulionie podróżnym zapisał: wszelka poezja pisana jest poezją niekonkretną. Poezja konkretna jest poezją niepisaną. Będę komponował piosenki, żeby było na życie, na chleb i wino. To, co fascynowało Edwarda w piosence, to była ta możliwość używania pewnych drugorzędności do wyrażania rzeczy pierwszorzędnych. Podam to może na jakimś przykładzie. Wydaje mi się, że takie powiedzenie Edwarda, zresztą wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija, z trudem zmieściłaby się w jakimś wierszu, natomiast doskonale leżałaby w piosence. I pisał zresztą Edward kiedyś taki apostrofę do potęgo rymów częstochowskich. W sposób niezwykły fascynowało go to, że można jakąś bardzo głęboką, czasami przepastną, jak on to nazywał, myśl wyrazić za pomocą jakiegoś niesłychanie prostego, jarmarcznego, drugorzędnego rymu. I sam dokładnie pamiętam, jak się lubował niektórymi takimi sformułowaniami, które z punktu widzenia filologii polskiej byłyby mocno podejrzane. Sam do dzisiaj mam i w uszach, i w oczach jego twarz, jak mówi takie zdanie: odejdę daleko, może Patagonia, tak żebyś była bardzo zadowolona. To jest zdanie, które wszyscy moi koledzy na filologii straszliwie wyśmiewali jako przykład takiej nieudolności poetyckiej, a dla Edka to był przykład, jak w takim kulawym, no właściwie niepoetyckim zdaniu można zawrzeć tak ogromny ładunek treści. Stachura jako wykonawca swoich piosenek zaistniał dzięki trzeciemu programowi Polskiego Radia. W 1972 i 73 roku Jacek Janczarski, autor ilustrowanego tygodnika rozrywkowego, kilkakrotnie zaprosił Stachurę do udziału w programie. Przywędrował do naszej audycji z Jonaszem Koftą. Obaj byli wędrowcami, więc używam cały czas tego pojęcia wędrowanie. Siadł przed mikrofonem, bardzo był zdenerwowany i kilkanaście tych swoich piosenek wyśpiewał na kilku sesjach nagraniowych, jakby się dzisiaj powiedziała wtedy, na kilku spotkaniach właściwie półtowarzyskich, półzawodowych. Śpiewał podobno źle. Miał niedobrą dykcję. Podobno fałszował. Natomiast miał w sobie coś,
bez czego piosenka, w moim przekonaniu, autorska, tak zwana piosenka, poezja śpiewana, jak to się brzydko mówi, czy też wiersz zaśpiewany, nie ma żadnego sensu, bo Edek miał w sobie taki płomień i prawdę, która po prostu, przy której po prostu nieważne było, czy on śpiewa wyraźnie, czy śpiewa czysto, i tak dalej, i tak dalej. Więc dla profesjonalistów być może to było marne, natomiast dla nas i dla słuchaczy, jak się potem okazało, fantastyczne, wspaniałe przeżycie. Jeszcze zdążymy naszą miłością siebie zachwycić. Siebie zachwycić i wszystko w krąg. Nikt nie zna ścieżek gwiazd. Wybrańcem kto wśród nas zapukał ktoś, to do mnie gość. Uczyłem się jak cień, czekałem na ten dzień. Już stoisz w drzwiach jak dziwny ptak. Więc bardzo proszę wejść, tu usiadaj, rozgość się i zdradź mi, kim tyś jest, madam. Albo nie zdradzaj mi, lepiej nie mówmy nic, lepiej nie mówmy nic. Więc bardzo proszę wejść, tu usiadaj, rozgość się i zdradź mi, kim tyś jest, madam. Albo nie zdradzaj mi, lepiej nie mówmy nic, lepiej nie mówmy nic. Taki błąd życiowy popełniłem, że poszedłem na rok do pracy do telewizji w 1972-1973 roku. To było dla Wczesnego Gierka. I tam przez rok pracowałem jako kierownik redakcji estradowej. No i oczywiście strasznie chodziło im po głowie, żeby pokazać Stachurę szerszej publiczności. Uważałem, że sposób, w jaki on śpiewa swoje piosenki, że to jest coś z Brassensa trochę, może, jeżeli porównywać to do kogoś w świecie. Ale w zasadzie to było swoiste, takie samoiste to, co on robił. No i tam gdzieś udało mi się do jakiegoś magazynu, takich robiłem, nie pamiętam, jak to się nazywało, Co Słychać, czy coś podobnego, taki magazyn estradowy, taki show business. To już było dla niego przykre, bo on nie chciał za bardzo w tym towarzystwie się pokazywać, ale udało mi się go przekonać, żeby jednak zaśpiewał te piosenki do telewizora. No i zrobiliśmy taką scenerię, dosyć ciemno, kontrastowe światła, on z tą gitarką sobie siedział w dżinsach z chlebaczkiem i te piosenki swoje śpiewał. Moim zdaniem było to wspaniałe, to było naprawdę coś takiego w tym telewizorze w tamtych latach odświeżającego, coś innego, zupełnie z innej poetyki niż cały ten cukierkowy, landrynkowy show business nieszczęsny tamtych lat. No i to poszło, poszło raz, od razu się rozległy jakieś wrzaski, okrzyki różnych dyrektorów i prezesów, kogo ja tam w telewizji pokazuję w tych programach, które mają służyć rozbawianiu gawiedzi, a nie pokazywaniu jakichś pisarzy czy poetów. No jeszcze raz udało mi się drugi, bo ja po prostu przy jednej okazji nagrałem kilka tych piosenek, które śpiewa Edek, pokazać, no a potem wezwał mnie prezes słynny, osławiony, ówczesny, Krwawy Maciek tak zwany, strasznie na mnie nakrzyczał, że w ogóle co to mi to w dżinsach pokazujecie, co to w ogóle jest, wiecie, rozumiecie, no taka, taka poetyka tamtych czasów, ta dygnitarska, więc tam wylał na mnie strasznie dużo pomyj różnych, że jest w ogóle to jakieś szaleństwo, co ja robię, no i jednym słowem nie mogłem już tego kontynuować. W połowie lat 60. Stachura zaprzyjaźnił się z francuskim poetą Michelem Degu, redaktorem pisma Revue de Poésie. W 1977 wyszedł w Polsce Wybór poezji Degu w przekładzie Stachury. Z kolei Degu tłumaczył na francuski Fabula Rasa. La période brève, mémorable pour moi de Varsovie. Krótki, lecz pamiętny był dla mnie pobyt w Warszawie, dokąd przyjechałem specjalnie tylko po to, aby spotkać się z Edwardem. Było to jeszcze w tamtej smutnej epoce, kiedy życie miasta, także niewesołego, polegało na spotkaniach, podczas których dużo się piło wódki, dużo paliło i rozmawiało. Niestety nie znałem języka, ale Edward tłumaczył i dzięki temu mogłem brać udział w tych rozmowach.
A potem nastąpił ostatni okres naszej znajomości, najtrudniejszy dla mnie, kiedy Edward znalazł się w swoim okresie tak zwanym mistycznym, okresie, który rozpoczął się od napisania Fabula Rasa, a zakończył się tym pierwszym tragicznym wypadkiem, kiedy stracił dłoń, tą, którą wykonywał swoją muzykę. Prawdziwym końcem był tekst, który opublikowaliśmy w tym numerze Revue de Poésie. Był to dokument, testament, zawierający jego ostatnie słowa, napisane linijka pod linijką w trakcie umierania, w których odwołuje się raz jeszcze do braterstwa, człowieczeństwa, a także i do świętości. Il est en train de mourir et où il c'est une espèce d'appel à l'humanité, à la fraternité, mais aussi à la sainteté d'une certaine manière. W dzienniku Stachury pojawiają się coraz częściej notatki świadczące o zmęczeniu i pogłębiającym się dystansie wobec ludzi i zdarzeń. 25 lipca 1975. Ciężki dzień. Leżałem skulony jak kawał beznadziejnego złomu. Jeszcze zdążymy tanio wynająć małą mansardę z oknem na rzekę lub też na park, z dworzem szerokim, piecem wysokim, ściennym zegarem. Schodzić będziemy codziennie w świat. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. Jest już za późno, nie jest za późno. Kulminacyjnym punktem naszej przyjaźni, czasami możemy teraz powiedzieć, rany boskie, jakie to było straszne, była grafika, którą zrobiłem do żadnego z jego wierszy, tylko zrobiłem o nim. Była to trawa z butami wojskowymi i okiem, bardzo surrealistyczna, a z boku dodałem, nie wiem czemu, kawałek trawy z krwią na niebie. I nigdy nie myślałem, że to jest o jego życiu, aczkolwiek była to automatycznie i instynktownie zrobiona praca o jego życiu, jak go widzę. I kiedy on przyjechał do Wrocławia, do BWA, na moją pierwszą wystawę poważną w życiu, którą miałem z Geciem Stankiewiczem równo 20 lat temu, z dwoma butelkami ginu, popatrzył na tą pracę i powiedział, tak skończę. I myśmy uważali, znaczy ja i on, tylko we dwóch, żeśmy to oglądali, żaden się nie zdziwił. Bo myśmy przeszli natychmiast w jakiś taki trans naszej przyjaźni, żeśmy mówili sobie rzeczy czasami okropne w sposób łagodny, z uśmiechem. Praca ta stoi mi przed oczami jako coś w rodzaju, że ja się czuję winny, że ja to wymyśliłem przed faktem, ale ja nie mogłem tego nie wymyślić, dlatego że teraz widzę, że gdybym ja nie wyjechał z Polski wypchnięty, to bym tak samo skończył jak Sted. I spadkiem Steda w mojej pracy są serie pocztówek, które są tutaj na wystawie, w których przejąłem z niego obserwacje po mojemu miejsc znanych, w których obserwujemy rzeczy nieznane i dlatego te miejsca kochamy lub zauważamy. Pomimo okresów złego samopoczucia, Stachura nadal wiele podróżuje po Polsce. Pracuje nad ostateczną wersją rozpoczętej już w 1966 roku Fabula Rasa. Miała być ona najpełniejszym traktatem o poezji. To był rok 1978. Edward miał już właściwie za sobą wszystko to, z czego dziś jest znany w bibliotekach i czytelnikom. Była cała jaskra. Się mu dobrze wtedy wyszło. I właściwie jego książek ciągle brakowało w bibliotekach. Pamiętam, mówi, że go zaszczuwają, że mu żyć nie dają.
że koniecznie musi się stamtąd wynieść. Przyjechałem z nim tu do Siemian. Wtedy tu biblioteka była w klubie rolnika, tam gdzie ludzie przychodzili i na piwo, i na kawę, i na pograć tam warcabę. I biblioteka była kątem. Tu mieliśmy spotkanie autorskie Edwarda. On porozmawiał, poopowiadał, pograł na gitarze ludziom. I na koniec, jak poszliśmy wzdłuż jeziora, już to był chyba grudzień, bo jezioro było przymarznięte. Mówi, że tu bym chciał zostać, tu bym chciał mieszkać. Pół etatu, tam 2 czy 3 tysiące, nieważne, dałbym sobie radę. 3 kwietnia 1979 roku pod Bednarami koło Łowicza Edward Stachura uległ wypadkowi kolejowemu, w którym stracił prawą dłoń. Po krótkim pobycie w szpitalu psychiatrycznym w Drewnicy rodzina zawiozła Stachurę do Aleksandrowa, do matki. Stachura uczy się pisać lewą ręką. Prowadzi dziennik zatytułowany potem Pogodzić się ze światem. Przyszła jakaś pani do mnie, pielęgniarka, która mieszkała w tym samym domu co ja, i powiedziała mi, że w szpitalu leży pan po wypadku kolejowym, którego nazwisko jest nieznane. Także jest po operacji, że ma amputowaną prawą dłoń. I że prosił, żeby mnie zawiadomić. No i ja już właściwie wiedziałam wtedy, do kogo idę. Pobiegłam do szpitala. Jadek leżał na korytarzu z kartą oznakowaną NN. Bardzo się bał, potwornie się bał tego, co się stało. Jeszcze zdążymy naszą miłością siebie zachwycić. Siebie zachwycić i wszystko w krąg. Wojna to będzie straszna, bo czas nas będzie chciał zniszczyć. Lecz nam się uda zachwycić go. Jest już za późno. Przystojny był młody chłopak, ładnie. Jest już za późno, nie jest za późno. Książki jego wychodziły. Nie jest za późno. Jest już za późno. 24 lipca 1979 roku Edward Stachura popełnił samobójstwo w swoim mieszkaniu przy ulicy Rębkowskiej 1 w Warszawie. Dla mnie wszystko jest poezja tam, gdzie jest poeta. Nie zdechniemy tak szybko, jak sobie roi śmierć. Ziemia dla nas za płytka, fruniemy w góry gdzieś. Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo. Niechybnie brakuje tam nas. Od stania w miejscu nie jeden już zginął. Nie jeden zginął już świat. Po roku 1956 pojawiło się w Polsce kilku młodych pisarzy, którzy swoją twórczością jak gdyby dawali do zrozumienia, że nie mogą się zmieścić w tym społeczeństwie, jakie powstało, że chcą jak gdyby żyć, pracować, pisać poza tym społeczeństwem. Nie mogą się dostosować do reszty, do innych ludzi. I czasem miało to taki aspekt polityczny, jak na przykład u Chłaski, a czasem nie. U Stachury raczej nie miało, ale Stachura, jak Chłasko, chciał być wolny, pozbawiony zobowiązań. Chciał oddać się po prostu życiu, oddać się istnieniu. Był piewcą podróży, nieustannej podróży. I rzeczywiście stale podróżował po Polsce, a nawet i po Europie. Ta podróż miała go uwolnić od cierpienia.
To bardzo dziwne, prawda? Podróż, która uwalnia od cierpienia. Skąd się to cierpienie brało? Brało się z żądań ja, mówił. To ja jest wymagające, narzuca nam cierpienie. Chciał być człowiekiem nikt. Ten człowiek nikt stale podróżuje, szuka, rozpuszcza się jak gdyby w przyrodzie, żyje chwilą. Taka była myśl Stachury, takie marzenie Stachury. Zachwyt nad światem, może to było jego celem. Co prawda istnieje dużo interpretacji i na pewno słusznych, ale nie potrafimy rozstrzygnąć, która była najlepsza. Jak to naprawdę wytłumaczyć? Pewne jest tylko to, że Stachura trafił w coś bardzo autentycznego, coś bardzo potrzebnego, zdobył ogromne powodzenie, zwłaszcza wśród młodych czytelników. I ta jego wędrówka miała rzeczywiście coś osobliwego i coś promiennego. To na pewno zostało w pamięci wielu ludzi.